Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Wiktor, to już było powiedziane wcześniej, no i jestem adwokatem w Zespole Prawa Własności Intelektualnej Kancelarii Wierzbowski Ewerszec i muszę przyznać, że akurat jeżeli chodzi o tę ustawę, to mieliśmy z nią bardzo dużo do czynienia i tak naprawdę mieliśmy możliwość poznania ją tak jakby od wszystkich stron, ponieważ z jednej strony prowadziliśmy bardzo duży projekt związany z dostosowywaniem, na, na tak jakby na żywym organizmie pracowaliśmy, czyli na bardzo dużym sklepie internetowym, żeby dostosować go do warunków tej ustawy. Na bieżąco śledziliśmy wytyczne, śledziliśmy to, co o ustawie sądzi, sądzą zarówno organy europejskie, które pracowały nad dyrektywą, jak i polskie organy, m.in. WOKiK i, i wiele innych. Tak naprawdę to. Podczas tego wykładu, chciałbym przede wszystkim nie będę tam mówił na temat poszczególnych obowiązków zbyt dużo, natomiast chciałbym powiedzieć, jak ta ustawa, przynajmniej moim zdaniem, będzie, będzie wprowadzana w życie w Polsce i w jaki sposób będą organy czuwać nad jej przestrzeganiem. No, może zacznijmy od slajdów. A więc tak, 25 grudnia bieżącego roku na ekranek kin wchodzi film Hobbit. A, przepraszam, i jeszcze oprócz tego w życie wchodzi ustawa o prawach konsumenta, która tak naprawdę została już uchwalona dokładnie pół roku temu. Jednak ten czas wakacji był stosunkowo długi. A to dlatego, to dowiedziałem się to od wiceprezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów, że właśnie to vacatio legis było tym czasem, kiedy przedsiębiorcy powinni przystosować te swoje wszystkie procedury w sklepach czy też regulaminy do tych nowych regulacji. Hmm. To właśnie było w odpowiedzi też na moje pytanie do wiceprezes, z którą miałem okazję zobaczyć się na spotkaniu, podczas którego była też obecna pani przedstawiciel Komisji Europejskiej. Zapytałem wprost, czyli jak zamierzają organy podchodzić do przestrzegania. Ustawy przed przedsiębiorców i sformułowałem też tak pytanie, że jest wielu, wielu małych przedsiębiorców, których nie zawsze nawet stać na taką bardzo kompleksową obsługę prawną i czy będą jakieś materiały informacyjne i tak dalej. No to niestety odpowiedź, jaką uzyskałem, to była taka, że, no, właśnie ustawodawca przewidział ten sześciomiesięczny wakacje legis i przez ten czas należałoby się dostosować. Tutaj Państwo widzą, to jest taki żeby sobie podsumować harmonogram związany z wprowadzaniem tej ustawy. No, ustawa z 30 maja opublikowana w Dzienniku Ustaw z 24 czerwca. Był ten sześciomiesięczny okres wakacji legis, który upływa dokładnie w dniu 25 grudnia. No i ten schemat pokazuje, że ta ustawa to tak naprawdę zastępuje szereg aktów prawnych. To są akty, które zostały teraz zespolone w ramach jednego aktu. Wcześniej no, mieliśmy parę tych ustaw, bo mieliśmy i sprzedaż konsumencką i mieliśmy tę ustawę o, o umowach zawieranych na odległość, odpowiedzialności za produkt niebezpieczny i tak dalej. Więc to była taka masa różnych mniejszych regulacji, do których trzeba było zaglądać. Teraz regulacja będzie dosyć kompleksowa. Natomiast jeżeli chodzi o taką regulację dotyczącą tych wad towaru i odpowiedzialnością za nie, no to była wcześniej ta regulacja dotycząca niezgodności towaru konsumenckiego z umową i ona się znajdowała w ustawie. Natomiast teraz będzie tylko rękojmia w Kodeksie cywilnym, o czym dalej. No i myślę, że tutaj będzie taki najciekawszy element, a mianowicie to co inni a Mówiąc inni, mam na myśli osoby, które będą miały, ich zdaniem będzie miało duże znaczenie z punktu widzenia w ogóle stosowania ustawy w praktyce, e, mają na ten temat do powiedzenia. Przede wszystkim, może warto odpowiedzieć sobie na pytanie, po co w ogóle ta dyrektywa, a następnie ustawa transponująca tę dyrektywę została uchwalona. W mojej ocenie celem było zbliżenie ustawodawstw państw europejskich, ponieważ. Do tego czasu no, próbowała Unia Europejska na różne sposoby poradzić sobie jakoś z tym problemem, że mamy konsumenta, załóżmy w Polsce, i on chciałby nabyć towar z Wielkiej Brytanii, czy też, czy też na przykład z Francji. I jest problem związany z tymi przepisami konsumenckimi, ponieważ. Prawo międzynarodowe, normy kolizyjne wskazują na to, że jednak te przepisy konsumenckie są przepisami wymuszającymi swoją właściwość. A oznacza to, że jeżeli ja prowadzę sklep internetowy, w Polsce i kupuje ode mnie Francuz, który jest francuskim konsumentem, to tak naprawdę do tej transakcji powinienem uwzględnić jego prawa, bo one wymuszają swoją właściwość. Stąd też było to dosyć problematyczne dla właścicieli sklepów internetowych, ponieważ oni nawet nie wiedzieli, jakiego prawa powinni przestrzegać. Pamiętam, że kiedyś jeszcze wypowiadałem się na temat, parę lat temu, było takie zagadnienie tak zwanej regulacji niebieskiego przycisku, i był taki pomysł, żeby wprowadzić coś takiego, że na stronie internetowej będzie mógł, można zamontować tak zwany niebieski przycisk i wciśnięcie go będzie oznaczało, że konsument zgadza się na taką regulację ogólnoeuropejską. Tych podstawowych rzeczy, prawa do odstąpienia i tak dalej. No jakoś to nie przeszło, na szczęście przeszła ta nowa dyrektywa i ustawy, które ją transponują, no bo w większości państw europejskich to wakacje legis było krótsze i tam te przepisy już obowiązują. No i mamy dosyć zespolony ten system. No, i muszę przyznać, że w dużej mierze się udało właśnie z uwagi na to, że te, ta dyrektywa jest tak napisana, że tam nie ma zbyt dużej, dużej możliwości ruchu. Ostatnio robiliśmy na zlecenie jednego z klientów, e, a właściwie na, na zlecenie centrali tego klienta, taki research, jakie są różnice pomiędzy tą nową ustawą o prawach konsumentów, która wejdzie w życie w Polsce, a Ustawodawstwami w innych państwach europejskich. No i tych różnic prawie w ogóle nie ma, albo są nieznaczne. To znaczy, że tak naprawdę to od tego 25 grudnia to będziemy mieli przepisy dotyczące sprzedaży na odległość, praktycznie takie same jak we wszystkich państwach europejskich. Co moim zdaniem umożliwi rozwój i taką sprzedaż z kraju do kraju. Czyli że na pewno Europa i sklepy internetowe w Europie będą się otwierać na polskiego konsumenta. No a dla Państwa świetna wiadomość, myślę, że będą mogli Państwo bez, bez większych zagrożeń otworzyć się na tego konsumenta z innych państw europejskich, ponieważ będziemy wiedzieli, jakie prawa mu przysługują. No bo takie jak u nas. Aha, to, to jeszcze są takie. Tutaj zamieściłem na dole link, ponieważ koleżanka na blogu IP w sieci, który, który ja też mam przyjemność współprowadzić, opisała tam jakieś takie krótkie nasze raporty, czy też nasze takie spostrzeżenia po różnych spotkaniach związanych z tą nową ustawą. I moim zdaniem jest dosyć istotne, to są takie właśnie fragmenty, które wynotowałem, a mianowicie, że nowe regulacje to nie tylko ochrona konsumenta, ale pewien kompromis umożliwiający ułatwienie dokonywania zakupów online w Polsce oraz w Unii Europejskiej. I ja się z tym zgadzam. Jeżeli rzeczywiście prześledzi się tę ustawę, to część regulacji nie do końca jest, znaczy ja uważam, że ona jest prokonsumencka, natomiast jest część przepisów, które ułatwiają też działanie przedsiębiorcy. No, na przykład, taki, e, taki był przepis w tej starej ustawie, który mówił, że konsument może się wstrzymać z zapłatą do czasu otrzymania świadczenia. No, i to był przepis dosyć nieżyciowy, z uwagi na to, jak, jak, jak wygląda praktyka. No i najczęściej omijano to, albo, albo w ogóle się do tego nie stosowano. No, bo to, to też oczywiście zawsze są takie sytuacje. Albo omijano to w ten sposób, że wskazywano, że taka płatność za pobraniem to jest dwa razy droższa, na przykład, niż jeżeli ktoś zrobi wcześniej przelew. No teraz te, tego kłopotu nie ma, ponieważ można żądać tej tak zwanej przedpłaty. Tylko, tylko tak jak w większości sytuacji w ogóle, co do tej nowej ustawy. Są bardzo silne obowiązki informacyjne. To znaczy, że teraz rzeczywiście będzie trzeba wszystko dokładnie wyłożyć konsumentowi. I to drugie sformułowanie jest bardzo ważne. To też było pytanie, to akurat było pytanie ze strony jednego z przedstawicieli organizacji przedsiębiorców. On się spytał. No jak oni mają się zachować, jeżeli czegoś nie rozumieją w tej ustawie? No, no zdarza się, prawda, no bo przecież to, to są przepisy o charakterze prawnym, no i rzeczywiście, jeżeli się określonej liczby godzin nad nimi nie spędzi, no to one nie, nie zawsze muszą być takie stuprocentowo jasne. No i tutaj e, pani Dorota Karczewska, która jest aktualnie wiceprezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, y, odpowiedziała, no że należy w każdym przypadku kierować się interesem Konsumenta, czyli żeby bardzo to prokonsumencko. Pro tu jest taki przykład, myślę, że mamy taki przepis, który mówi, że teraz ten taki guzik, którym się potwierdza transakcję, to powinien się nazywać Zamawiam z obowiązkiem zapłaty albo kupuję z obowiązkiem zapłaty. I teraz jak do tego podchodzić? To tak na tym przykładzie tylko, że. Wcześniej nie było takiego przepisu i zdarzały się takie sytuacje, że mieliśmy takie sklepy, czy też serwisy świadczące usługi, gdzie się tak przechodziło dalej, dalej, dalej i dalej, a się już okazywało, że już tak naprawdę trzy dalej temu to już umowa była zawarta. No i te przepisy są po to, żeby tego uniknąć. Ale też należy podchodzić do nich rozsądnie i z głową, ponieważ wątpię, żeby ułokik uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumenta, jeżeli ktoś będzie miał guzik, tylko kup, prawda? Tylko żeby było jasne, że jak ktoś naciśnie ten guzik, to na pewno to będzie oznaczało, że powstaje obowiązek A. Dostarczenia, świadczenia przez sprzedawcę, B. Zapłaty ceny. Hmm. No tutaj z uwagi, no ja kiedyś byłem w ogóle na takim wykładzie ekonomia dla prawników. Poszedłem taki był wykład specjalistyczny. No nie wiem, ze trzy razy byłem w ciągu pół roku, coś się nauczyłem, no nie, niezbyt wiele, ale pamiętam, że tam ciągle tam powtarzał ten wykładowca, że zasoby są ograniczone. A my z uwagi na to, że mamy ograniczoną ilość czasu dzisiaj. To postarałem się wynotować te najważniejsze zmiany w tej ustawie, ponieważ no, to jest naprawdę szereg różnych przepisów, których no, nie da się omówić przez 20 minut, pół godziny. No ale na to na pewno trzeba będzie zwrócić uwagę. Po pierwsze, te obowiązki informacyjne dla państwa, jeżeli państwo planują albo już prowadzą działalność w ramach e-commerceu, czy szerzej e-biznesu. Najważniejszy będzie artykuł 12 ustawy. Tam jest taki bardzo szeroki katalog obowiązków informacyjnych, i nawet przedstawiciele organów, w tym u właśnie wskazują, że dla nich to będzie najważniejsze. Że najważniejsze w tej ustawie będzie to, żeby ten konsument przed tym zakupem został dokładnie o wszystkim poinformowany. I oni będą po pierwsze patrzeć, czy to zostało spełnione zgodnie z ustawą, a i czy, czy ten sklep działa tak, tak naprawdę prokonsumencko. Przyjrzeliśmy się temu dokładnie w ramach tego zlecenia, o którym już wspomniałem, i szeregu innych zleceń, i, i tak naprawdę to mi się wydaje, że te przepisy nie są złe. To znaczy, że więcej problemów miałem z ułożeniem modelu sprzedażowego, czy też napisaniem regulaminu w okresie w sumie aktualnym, kiedy obowiązywały te stare przepisy, niż teraz. Jest tam, rzeczywiście ten katalog został trochę rozszerzony, natomiast moim zdaniem te przepisy są bardziej jasne. Jak się im przejrzy, to przynajmniej trochę wiadomo, co robić. No bo niektóre te zapisy tych poprzednich ustaw to były albo takie nieżyciowe, albo dziwne i, i trochę nie było wiadomo, o co chodzi. No, taki mój, taki, taki koronny przy, przykład na to, to jest, ta, to jest to potwierdzenie w formie pisemnej. Nie wiem, czy Państwo mają świadomość, ale w tej ustawie poprzedniej, w której była uregulowana sprzedaż na odległość, było napisane, że każda taka umowa musi być potwierdzona na piśmie. No i tak na piśmie, to zgodnie z kodeksem cywilnym, to jest podpisem odpowiedniej osoby, prawda? I czy ktoś to robił? No, mało kto, prawda? No, pamiętam, że obsługując takie większe spółki, które rzeczywiście chciały być świętsze od papieża, prawda? No bo, no bo jeżeli ktoś prowadzi mały biznes, no to takimi drobnostkami, no one nieraz potrafią umknąć, z drugiej strony też jakichś ogromnych konsekwencji nie ma. No, a zwłaszcza, że też praktycznie jest mała szansa, że zostanie on pociągnięty za to do odpowiedzialności, no bo też nie ma takich mocy przerobowych ani u OKIK, ani, ani inne organizacje żeby ścigać każdy sklep internetowy, zwłaszcza, że internet jeszcze do niedawna był takim trochę dzikim zachodem, no teraz to się zmienia, natomiast no te firmy miały z tym dosyć duży problem, no bo jak to za każdym razem potwierdzenie tych wszystkich obowiązków informacyjnych i warunków wysyłać na piśmie, skoro na przykład usługa jest świadczona elektronicznie. No i tam jakoś tak się zastanawialiśmy, czy to może być PDF, mail i tak dalej. No i tutaj to jest właśnie ten przypadek, kiedy ustawodawca moim zdaniem pomógł przedsiębiorcom. Bo teraz w ustawie jest wskazane, że to potwierdzenie musi być na tak zwanym trwałym nośniku. I też takie problematyczne, prawda? No bo się zastanawialiśmy na początku, czy. Trwały nośnik to jest, że to trzeba dyskietkę przekazać, czy może w ogóle twardy dysk przynieść konsumentowi, ale no tutaj są te wytyczne do ustawy, jest uzasadnienie projektu i w którym jest wyraźnie powiedziane, że na trwałym nośniku to może być też przesłane mailem. Generalnie interpretacja jest świetna. Napisano, że skoro są serwery, prawda, no to jeżeli ten mail zostaje wysłany, to on zapisuje się na serwerach. A serwer to jest taki trwały nośnik. Ale już abstrahując od tych wyjaśnień, w każdym razie wiemy już, że to potwierdzenie będzie mogło być w formie mailowej, co na pewno uprości sprawę. Prawo odstąpienia do, od umowy. E, druga rzecz, która jest dosyć istotna i która się trochę zmienia. No po pierwsze 10-14 dni. No teraz będziemy mieli 14, wcześniej mieliśmy 10. No to jest zmiana raczej taka kosmetyczna. Natomiast e, Duża zmiana jest taka, że te przepisy zostały wreszcie dookreślone i jest jasno powiedziane, kto za co zwraca. To wszystko jest w ustawie dokładnie, w przepisach opisanych. I jeszcze, co więcej, są dwie bardzo fajne rzeczy. Jedna jest taka, że trzeba pouczyć o prawie konsumenta, ale jest wzór. W ustawie jest wzór i można skorzystać z tego wzoru, pouczenia i dokładnie wiadomo, o co chodzi. To jest raz. A dwa, że w ogóle załącznikiem do ustawy jest formularz odstąpienia od umowy. Wprawdzie przedsiębiorca będzie miał obowiązek zamieszczenia go u siebie na stronie, co, co niektórzy mogą uznać, że w pewien sposób jest obciążające, chociaż nie wydaje mi się, żeby załączenie, w praktyce to będzie się załączać jako załącznik na przykład numer jeden do regulaminu. Ale z drugiej strony sytuacja będzie jasna i klarowna, bo ten konsument będzie wypełniał konkretny formularz no i wtedy będzie działało to prawo do odstąpienia. I jeszcze jedna ważna rzecz. To nie jest tak, że jak jest ten formularz, to konsument musi wypełnić koniecznie formularz, bo nadal prawo do odstąpienia jest prawem wynikającym w ogóle z uprawnień o charakterze cywilnoprawnym, więc on tak naprawdę mógłby napisać sobie na serwetce, odstępuję od umowy, podpisać, wysłać i to by było skuteczne. Z tym, że ja uważam, że jeżeli to wszystko zostanie wdrożone i rzeczywiście w tych wszystkich sklepach będą te formularze, to ludzie zaczną z nich korzystać. Zresztą. Widzieliśmy takie dobre praktyki już na rynku, że niektóre sklepy razem z towarem potrafiły przesyłać formularz odstąpienia od umowy i często rzeczywiście ludzie z tego korzystali. Trzecia rzecz, mamy nową kategorię przedmiotów transakcji, no bo to ciężko by było nazwać towarami, a są to treści cyfrowe. I ustawodawca w ogóle mówi tak, mamy usługi, mamy towary, a po środku jest jeszcze jedna kategoria treści cyfrowe. Czyli jak, jak, jak Państwo będą się zastanawiać nad tą ustawą albo, albo będą mieli taki, taki w praktyce jakiś problem właśnie związany z jej zastosowaniem, no to proszę pamiętać, że tymi treściami cyfrowymi, to jest zarówno sytuacja takich usług świadczonych drogą elektroniczną, czyli jakiś streaming i, i, i tego typu usługi, chociażby VOD, ale jestem także dostarczanie różnego rodzaju dóbr, które są zapisane na nośnikach cyfrowych, czyli e-booki, na przykład. No, tutaj, tak jak powiedziałem, no czas ograniczony, w związku z tym nie będę się rozwodził na temat tego, jakie, jakie te przepisy dokładnie to regulują. W każdym razie regulacja jest trochę inna niż w stosunku do towarów i usług. W ramach niezgodności towaru z umową. No wcześniej była ta regulacja dotycząca tej niezgodności. No nie była ona szczególnie trafiona. Narzekali na nią zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. Tu tylko krótko powiem, że wracamy do reguł kodeksowych. To znaczy, że teraz będzie rękojmia i przedsiębiorcy, i konsumenci będą korzystać z rękojmi. Z tym, że ta rękojmia dla konsumentów będzie trochę korzystniejsza. Ale przepisy są teraz bardziej jasne, przejrzyste i tak naprawdę no myślę, że to będzie korzystne w praktyce. Są zmiany w sprzedaży przez telefon. I one mogą nastręczać pewnych trudności, z tym, że pamiętajmy, że będą one dotyczyć tylko transakcji, kiedy to sprzedawca dzwoni do konsumenta, a nie odwrotnie. Czyli ci, którzy odbierają telefon, bo ktoś dzwoni po pizzę, mogą tutaj spać bezpiecznie, ponieważ no to nie będzie miało to zastosowania. Aha, i teraz jeszcze taka podstawowa kwestia, no bo zakładam, że państwo będą przyszłościowo prowadzić jakąś działalność w internecie albo już ją prowadzą. No i trzeba sobie zadać pytanie, czy te przepisy w ogóle będą miały do mnie zastosowanie. No i tak, nad czym by tu trzeba się zastanowić. Po pierwsze, czy klientami są konsumenci, no to tak dałem trochę dla porządku, bo to jest oczywiste, bo ustawa nie ma zastosowania w relacjach B2B. Druga kwestia to czy sprzedaje na odległość lub poza lokalem, tutaj należałoby dodać poza lokalem przedsiębiorstwa. Sprzedaż na odległość to jest ta sprzedaż bez obecności jednoczesnej stron, a nawet ich przedstawicieli. Czyli sprzedaż na odległość to jest sprzedaż online, sprzedaż przez telefon. No i jeżeli jeszcze jakieś inne środki by pozwoliły na taką sprzedaż, że nie ma jednocześnie obu stron, no to ona będzie się tu kwalifikować. Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorców a to jest taki szczególny rodzaj sprzedaży, który zazwyczaj jest dosyć pejoratywnie. Eee, ludzie dosyć tak nie, nie za bardzo chyba lubią ten sposób sprzedaży. Chodzi tutaj o sytuację, kiedy przedstawiciel sprzedawcy przychodzi i proponuje zawarcie umowy. Eee, to warto też sobie zadać pytanie zawsze, czy sprzedaję online, czy sprzedaje przez telefon, bo tak jak powiedziałem wcześniej, sprzedaż telefoniczna została jeszcze obwarowana dodatkowymi e, ograniczeniami. Znaczy się, część przepisów się stosuje, część nie, warto się temu przyjrzeć. Czy świadczę usługi odpłatnie? I teraz tak, w tej ustawie nie ma powiedziane czegoś takiego wprost, że usługi świadczone nieodpłatnie nie są objęte tą... Ustawą. Natomiast wynika to trochę z wytycznych, które czytaliśmy do tej ustawy i wydaje się ostatecznie, że no, nie będzie miała ona zastosowania, jeżeli rzeczywiście to są e, usługi polegające na dostarczeniu na przykład jakiejś treści całkowicie nieodpłatnie. Uważam, że to jest też rozsądne, dlatego bo jakby nawet przejrzeć te konkretne przepisy, no to one by trochę trudno by było je stosować w przypadku, gdy nie ma tej ekwiwalentności świadczeń. Um, jeszcze, jeszcze mam tak. Imprezy turystyczne będą wyłączone i przewóz osób. Jest jeszcze kilka wyjątków, to są takie najbardziej istotne. No i chyba najciekawsze pytanie, a mianowicie czy mam siedzibę w Polsce. I trochę już odpowiedziałem na to wcześniej, mówiąc o tych przepisach wymuszających swoją właściwość. A mianowicie tutaj warto pamiętać, że te przepisy konsumenckie będą przepisami tymi takimi silnymi. To znaczy, że nawet jeżeli mamy siedzibę w innym kraju, to jeżeli kierujemy nasze usługi czy kierujemy sprzedaż do konsumentów, to powinniśmy honorować ich przepisy. Dotyczy to także regulacji o klauzulach abuzywnych. No to, to, to jest reguła ogólna i to tak łatwo powiedzieć, bo często są takie sytuacje, że ktoś sobie założy na przykład w Chile sklep internetowy i się okazuje, że Polak wchodzi do tego sklepu internetowego i sobie coś kupuje. I teraz pytanie, czy będą miały zastosowanie polskie regulacje dotyczące praw konsumentów? No jak Państwo uważają? Państwo nie uważają. A no właśnie tu, tutaj chciałem celowo, tak państwa podpuściłem tym pytaniem, ponieważ no tu się pojawiają te takie odcienie szarości, a mianowicie z jednej strony są to przepisy wymuszające swoją właściwość, ale z drugiej strony nie można wymagać, że jeżeli ktoś w dowolnym zakątku świata stworzy, portal prawda, i będzie świadczył usługi lub sprzedawał towary, to od razu musi e, przestrzegać wszystkich porządków prawnych światowych i dlatego też e, zarówno doktryna jak i orzecznictwo posługują się trochę takimi pojęciami jak skierowanie konkretnych usług do konkretnych odbiorców, to znaczy, że jeżeli jesteśmy spółką prawa angielskiego i mamy przetłumaczoną stronę na język polski i jest ewidentnie, jeszcze podajemy ceny w złotówkach i widać, że to jest kierowane do polskich konsumentów, to tak. Natomiast jeżeli nie, że to jest ten chilijski sklep i tam są informacje po chilijsku i Polak korzystając z tego, że zna ten język, zamówił, no to raczej tych przepisów byśmy nie stosowali. Hmm. No i myślę, to jest taka podstawowa zasada. No i proszę też pamiętać o tym, że są te klauzule abuzywne. Jeżeli rzeczywiście ktoś kieruje swoje usługi do Polski, no to można by się na to powołać. Ten slajd jest taki praktyczny i myślę, że warto to zapamiętać. To jest slajd praktyczny, myślę, że chciałbym, żeby. Przede wszystkim chciałbym, żeby Państwo to wynieśli z tego dzisiejszego wystąpienia, a mianowicie na co zwrócić uwagę. Bo te zmiany to nie wystarczy tylko, że spojrzymy na regulamin, dodamy tam zapisy o odstąpieniu, wrzucimy do załącznika formularz i już jesteśmy gotowi sprzedawać po 25. Tak naprawdę musimy jeszcze spojrzeć na swój proces sprzedaży, zwłaszcza w kontekście tych obowiązków informacyjnych, a mianowicie, czy te. Poszczególne formularze elektroniczne odpowiadają tym nowym przepisom, bo tam jest trochę zmian, rzeczywiście. Musimy spojrzeć na te procedury reklamacji i zwrotów, czyli prawa odstąpienia od umowy, bo to też jest trochę inaczej ułożone. No i takie ostatnie pytanie. No, dlaczego powinienem wprowadzić zmianę przed 25 grudnia? No, dlatego, że stanowisko. E, chociażby tego łokiku nieszczęsnego, prawda, jest takie, że, e, że tu nie będzie taryfy ulgowej. Było sze, sześciomiesięczny, był sześciomiesięczny okres wakacji legis, przedsiębiorcy powinni się przygotować w tym okresie, no i jeżeli nie będą przygotowani i rzeczywiście będą naruszać przepisy, to z jednej strony, no to, to jest naruszenie ustawy, no ale tego to. Tutaj jakichś takich konkretnych i ogromnych konsekwencji nie ma w samym świetle prawa cywilnego, no, ewentualnie jakaś nieważność transakcji czy, czy, czy jej bezskuteczność, natomiast problem pojawia się, jeżeli UOKiK uzna pewne działania na naszym serwisie za naruszanie tak zbiorowych interesów konsumentów, bo wtedy są już rzeczywiście wydawane decyzje nakładające duże kary. A te właśnie zbiorowe interesy konsumentów mogą być naruszone przede wszystkim, jeżeli ułokik sobie przejrzy ten nasz sklep, nasz sklep i stwierdzi, no tak, no ale ten konsument to w ogóle nie jest poinformowany, przechodzi przez te wszystkie formularze, nie wie, że w ogóle zawarł transakcję albo nie wie co kupuje, jak kupuje, gdzie kupuje. Więc uczulam Państwa, przede wszystkim te obowiązki informacyjne z artykułu 12. To warto nawet jak, jak Państwo akurat nie mają... Jakiejś takiej kompleksowej obsługi prawnej, żeby sobie spojrzeć na ten artykuł 12 i zobaczyć, czy na pewno te wszystkie informacje, tak sobie pozaznaczać, czy rzeczywiście to wszystko w tym danym sklepie, czy też w serwisie się znajduje? No to chyba dziękuję za uwagę. Tak dzisiaj sobie wymyśliłem, że. Rozpocznę żartem, ten pierwszy mi się nie udał z tym Hobbitem, no, ale, ale zakończę może lepszym, no i e, widziałem u kolegi na Facebooku, strasznie mi się spodobał i, i, i ten żart też trochę jest taki związany ze sprzedażą, więc, więc myślę, że Państwu przypadnie do, bust, do gustu, a brzmi następująco. <ślesz> <ślesz> Król Zygmunt Stary wybrał się z żoną na zakupy. Król wziął pieniądze, a królowa bona. <noise> Dziękuję bardzo.